Właśnie otworzyłam olejek z drzewa herbacianego i Leoś wącha, 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 bo troszeczkę sobie dałam na skórę tam, gdzie mam problem. I kochani, Leoś tutaj podoba mu się, nie wiem, czy mu się podoba, czy nie. Oczywiście zakręcony jest i tutaj nic nie zje, nie wypije, ale wiecie co. I teraz będę montować film i będę, będę robić rachunki, niestety opłacać, więc o, to jest bardzo ciężkie. Jak sami wiecie, dajcie znać w ogóle, czy u was też tak na mieście było czarno, czy też na mieście było zakorkowane całe miasto i czy znaleźliście miejsce do parkowania, jak jeździcie autem. Muszę jechać po Alana i to szybko, bo coś się dzieje nie tak z nim. I muszę to jechać sprawdzić, odebrać go. Rano się obudził z zaczerwienioną skórą. O, czekajcie. Zaczerwienioną skórą rano się obudził i powiem wam, że tutaj na buzi, na policzkach i na szyi ja sobie pomyślałam, że odcisnął się sobie poduszkę i może dlatego, no ale podjechaliśmy pod przedszkole, dalej jest taki, ale ani gorączki nie miał, nic kompletnie, powiem wam, że mówił, że się dobrze czuje, a teraz pani mi dzwoni, że dalej to nie ustępuje i tak się boję, czy to nie jest czasem ciśnienie, oby nie. Mam nadzieję, że nie, ale nie wiem, czy to nie wysypka jakaś znowu, bo podobno ma jakieś krosteczki czerwone na dłoniach, na rękach. Zawsze coś, zawsze coś, a najgorsze jest, że Wigilia za niedługo i święta. Czyżby spędzimy razem w domu naszym w trójeczkę, tak jak ostatnio. Pamiętam, że spędziliśmy święta wielkanocne sami, bo byliśmy chorzy, sami wiecie na co, i byliśmy sami w trójkę przez święta wielkanocne. I co, powtórka z rozrywki? Może nie, mam nadzieję, że nie, że to tylko, wiecie, też się psikał tym sprayem, tą wodą perfumowaną z Avonu, więc nie wiem, mam nadzieję, że nie ma, że to tylko jakaś alergia, że nie będziemy chorzy, ale to wszystko dopiero wyjdzie, wyjdzie. Próbuję się dodzwonić do pediatry, nie da rady, do przychodni, podobno nie ma takiego numeru nagle, a na SOR nie pojadę, no bo bez sensu. Tak samo na pogotowie, na pogotowie mi powiedzą, że są przychodnie otwarte, więc żebym sobie poszła do przychodni. A SOR też przecież mi powie, że są przychodnie otwarte i lekarze pierwszego kontaktu też są, więc lipa, a nie mogę się dodzwonić. Kochani, nagrywam to drugi raz, bo nie wiem, czy po prostu mnie zrozumiecie, nie wiem, czy chaotycznie mówiłam, czy nie. Musiałam jechać po Alana, babka jakaś. I mają przyjechać autobusem. A nie lepiej bym dali odbierać. Tu mi kazali przyjechać. Zaraz zanowić. To też ma chłopaka niepełnosprawnego, ale on tak pierwszą grupę moich, może 42 lata. I na autobusu, o 11 miał być na Kraków, nie przyjechał jeszcze w ogóle. O kurczę. O kurczę. O 10 pojechał i nie przyjechał. O. Teraz będzie następny już z Krakowa, na, tu do 12 do Krzeszowic. No tak, tak wszystko mówię, się roztapia. Święta mają być po deszczu i po czystości. No tak. Rynycze wysprzątane, topi trochę, ale mało. Ale... ale szkoda, bo takich zim to jest bardzo mało. 50 lat temu prawie miałam córkę. Takie były też drzewa. Urodziła się we wrześniu i pierwszą zimę przechodziła. No ale przeszło wszystko. No i nie mam autobusa. Zaraz może przyjedzie, mam nadzieję, że przyjedzie. O, chyba jedzie. No, do widzenia. No, nie bolą, bo ten Lana nabiło dziecko. Poczekaj, nie widać dobrze. Bo
poczekaj. A do góry główka? Jeden gagelogi dam. Mhm. Mamy to pani, oddamy. Kochani, Alan ma jakąś wysypkę. Nie wiem, czy to jest spowodowane ciśnieniem, czy nie. Właśnie zrobiłam zdjęcia dla pani doktor i mam nadzieję, że pani doktor nam rozpozna, co to może być. I poczekamy, tak? Ale ty się tak nie rozbiera. Aha, pokaż mi jeszcze rączki. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but... Kochani, mamy tutaj kalcjum, jednak pani doktor stwierdziła po zdjęciach, że Alan ma wysypkę, uczulenie. Pewnie na produkt, który wczoraj dostaliśmy któryś. Więc Alanku, masz, napij się, misiu. Wypij to całe, dobra? Dziękuję. No, ja... Przepić to? These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Tak więc, kochani, wprowadzam nawyk, witaminy, witamin plus, Olimp plus, skąd mi się wziął plus, multisport. Dobra, witaminy i minerały. Tutaj mamy witamina C, tutaj mamy witamina D i mamy również Biotifem Max biotyna. Kochani, powiem wam, że chcę właśnie sobie wypracować nawyk witamin. Sprzątają dzieci w pokoju. A raczej udają. Spokój. Uspokójcie się. Dobrze, wyłącz telewizor i nie ma tableta. Dobrze, wyłącz telewizor, nie ma tableta. Dopóki nie będzie posprzątane, nie będzie tableta i telewizora. Zrozumiałeś, Alan? Dobrze, kochani, przejdźmy dalej. Strasznie się dzisiaj wystraszyłam, bardzo się wystraszyłam. Powiem wam, że to pokazało mi, że w sumie no, nie mam za bardzo gdzie się udać, jakby coś się stało. Ciśnienie nie mam gdzie zmierzyć. Ani w aptece, ani w przychodni, ani na pogotowie, ani w szpitalu, w sumie to nigdzie. Więc masakra. Jeszcze stara babcia, jakaś babuszka taka kochana przyszła do mnie porozmawiać, tak za autem mi machała. Ja myślę, odjechać jej czy co? A ona przyszła do mnie sobie pogadać. Tak więc, kochani, później wyszło, że to nie jest ciśnienie, tylko uczulenie. Jeszcze byłam w aptece i pani farmaceutka potwierdziła, tak jakby pani doktor, diagnozę, że jej to wygląda na uczulenie, więc pijemy kalcjum. Alan pije kalcjum i mam nadzieję, że mu to szybko przejdzie. Powiem wam, że
Ja kiedyś też dostałam raz uczulenia z produktu. To się może zdarzyć w każdym momencie, o każdej porze, w każdym wieku. Powiem Wam, że dzieci teraz strasznie są wrażliwe na uczulenia, na alergie. Kiedyś tak nie było. Bynajmniej ja sobie nie przypominam, a teraz okropnie dużo. I ja raz w życiu miałam alergię. Podprowadziłam mojej siostrze Oli krem. No i chyba mnie Bozia pokarała, bo takie miałam oczy, takie miałam gały. No niestety, tak mi wszystko spuchło od razu do lekarza, nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle, łzawienie oczu i wszystkiego. No i wyszło, że krem, który był najbardziej naturalny mojej siostrze służył, no mi niestety nie. Tak więc kochani, tak to czasami bywa. I dzieciaki sprzątają. Ja jeszcze byłam w sklepie z mamą w Biedronce, ale jak zobaczyłam tyle ludzi, to po prostu złapałam się za głowę, pochodziłam tak szybko i wyszłam, czekałam na mamę. W sumie dobrze, że tak zrobiłam, bo tak mnie zastawili, że akurat był taki moment, gdzie mogłam wyjechać, bo auto wyjeżdżało i jakoś się mi udało, a tak to ja nie wiem, jakbym wyjechała. Oni gada za gałę do logi balen. Nie. Proszę iść sprzątać. Proszę iść sprzątać, bo nie będzie nic. Powiedziałam wyłączyć telewizor i nie ma tableta. I trudno, siedzicie bez, dopóki nie będzie posprzątane. I nie oglądam. Nie. Powiedziałam. Ja powiedziałam. Tak więc, kochani. Do czego ja dążyłam? Bo już nie pamiętam. Tak więc mamę zostawiłam w Biedronce, ja siedziałam w aucie i czekałam, tylko na chwilę tam byłam, weszłam, zobaczyłam, powiedziałam dziękuję, do widzenia. Tyle ludzi, no naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja jeszcze nie robiłam świątecznych zakupów, dopiero będę. To jest wszystko przede mną. I powiem Wam tak, dzisiaj miałam zamiar pierogi robić i uszka z grzybami. I doszło do tego, że mama tyle była w Biedronce, ja tyle na nią czekałam, że stwierdziłam, że no niestety, ale odpuszczę sobie to dzisiaj, bo jeszcze miałam podjechać do warzywniaka, ale niestety no stwierdziłam, że dobra, jutro to zrobię, jutro też jest dzień i już jest tak późno, że niestety, ale dobra, nie wyrobi się. No więc kochani, jutro robimy pierogi i uszka. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. No zobaczysz, będziesz ze mną lepił. Będziesz ze mną robił uszka. Dobra? I pierogi. Tak więc, kochani, zaraz zrobimy loterię. Będziemy loterię mieć z niemieckimi czekoladami i biżuterią. Powiem Wam, że bardzo się cieszę. Dziękuję, że tak licznie wzięliście udział. I dziękuję właśnie za wszystko. Za wszystko będziemy teraz losować, a Lanek będzie losował, mama zrobi losy i dziękuję Wam i trzymam kciuki za to, za Waszą wygraną. Za Waszą wygraną. Spend it with